Agnieszka Kupisz-Mleczko, dzień dobry, zapraszam na informacje telewizji Dami. Poznaliśmy listy Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu. Jedynką w okręgu radomskim będzie Marek Suski. O tym, kto będzie jedynką w okręgu numer 17, dowiedzieliśmy się w czwartek 31 sierpnia, kiedy prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił jedynki w poszczególnych okręgach. Natomiast w sobotę 2 września dowiedzieliśmy się, kto jeszcze będzie kandydował z listy Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu. Złożyliśmy w Państwowej Komisji Wyborczej 21,5 tysiąca podpisów poparcia dla listy do Sejmu. Drugie miejsce na liście zajmie posłanka PiS Anna Kwiecień. Trzeci zaś będzie Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego. Na liście znajduje się 17 kandydatów Prawa i Sprawiedliwości i jeden kandydat Suwerennej Polski. Nasza lista to są osoby sprawdzone, to są osoby, które gwarantują duże wyniki. W większości osoby, które już się przetarły wyborczo, wiemy, że są w stanie zdobywać poparcie obywateli, są obdarzane zaufaniem, są wiarygodne. To jest naprawdę mocna lista. Wszystkie listy były tworzone i to na poziomie centrali partii z myślą o, no już to słowo weszło do użytku, więc go użyjmy, optymalizacji wyniku. Wiemy, że to są niezwykle ważne wybory. Wiemy, że to są wybory, w których będzie się rozstrzygać przyszłość naszego kraju na lata. Dużym zaskoczeniem jest nieobecność na liście minister klimatu i środowiska Anny Moskwy. Dużo w ostatnich miesiącach dyskutowało się o jej rywalizacji o pierwsze miejsce z Markiem Suskim. Dopóki się nie jest kandydatem zarejestrowanym, nie jest się po prostu kandydatem. No, takie decyzje podjęło kierownictwo partii, zostało to zatwierdzone przez Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Ja od razu mogę też powiedzieć, że pani minister Moskwa, którą bardzo lubię i cenię, w żaden sposób nie została nigdzie z żadnej listy wykreślona, żeby to nie zabrzmiało w taki sposób. Po prostu nie było tematu jej kandydatury. Całą listę kandydatów Prawa i Sprawiedliwości na posłów w wyborach do Sejmu w okręgu numer 17 znajdziecie na portalu cozadzień.pl. Swoich kandydatów do Sejmu przedstawiła też Platforma Obywatelska. Liderem listy będzie Joanna Kluzik-Rostkowska. Oprócz wspomnianej Joanny Kluzik-Rostkowskiej na drugim miejscu znalazł się Konrad Frysztak, a na trzecim Marta Michalska-Wilk. Na kolejnych pozycjach umieszczono Tomasza Śmietankę, Kamilę Kaczorowską, Monikę Kozłowską, Dominika Piekarskiego, Urszulę Karpałę, Anitę Gołosz, Rafała Górskiego, Ewę Czerwiec, Bożenę Ryciak-Pospichil, Mateusza Tyczyńskiego, Adama Tokarskiego, Małgorzatę Łaskarzewską, Pawła Koślę, Bartosza Gizińskiego i Leszka Ruszczyka. Na naszej liście są parlamentarzyści, przedsiębiorcy i są również samorządowcy, więc mam nadzieję, że tutaj jesteśmy na tyle różnorodni, że uda nam się skutecznie powalczyć o jak najwięcej mandatów. To wybory, które zdecydują o przyszłości naszego kraju. To wybory, które zdecydują o tym, czy Radom i ziemia radomska będzie dalej postrzegana jako miasto i ziemia tolerancyjna, otwarta. Miasto, które walczyło o swoje prawa, czy będzie to miasto, które po wielu latach twarzy Marka Suskiego zyska twarz Roberta Bąkiewicza. Dziś jasno trzeba powiedzieć, jesteśmy miastem, które walczyło w 76 roku o normalną Polskę. Walczyło również w czasie okupacji niemieckiej. Dziś wybieramy pomiędzy normalnością, europejskością i otwartością, a ludźmi, którzy wpychają nas na siłę w łapy rosyjskiego agresora. Z poprzedniej wersji listy, którą poznaliśmy w połowie sierpnia, zniknęli Anna Białkowska, była posłanka Platformy Obywatelskiej, Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia, Tomasz Trela, radny powiatu kozienickiego i Łukasz Potrząsaj. Na liście Koalicji Obywatelskiej znaleźli się przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej oraz Zielonych. Obecność na listach PiSu Roberta Bąkiewicza wzbudziła dużo emocji. Politycy Platformy Obywatelskiej, poseł Konrad Frysztak i prezydent Radomia Radosław Witkowski zorganizowali konferencję, na której poinformowali, że w Radomiu nie ma miejsca na poglądy prezentowane przez Bąkiewicza. Jak dowiedzieliśmy się w sobotę 2 września z listy Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu w okręgu numer 17 z ostatniego miejsca ma startować Robert Bąkiewicz, przedstawiciel Suwerennej Polski związany ze środowiskami prawicowymi. Po pytaniach od dziennikarzy, czy partia nie boi się na liście tak kontrowersyjnej osoby, głos zabrał poseł PiS Radosław Fogiel. Na liście każdy odpowiada za siebie, każdy pracuje na siebie i oceniają to wyborcy. Niedługo po oficjalnym ogłoszeniu listy kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu konferencję zorganizowali poseł Platformy Obywatelskiej Konrad Frysztak i prezydent Radomia Radosław Witkowski. Dzisiejsza konferencja jest poświęcona temu, by
postawić swoistego rodzaju opór. Opór przeciwko kandydaturze pana Roberta Bąkiewicza z list Prawa i Sprawiedliwości w okręgu radomskim, w Radomiu. Szanowni Państwo, wielu z Państwa zapewne zna znak zakaz wjazdu. My dziś pokazujemy nowy znak, nakaz wyjazdu. To jest swoistego rodzaju symbol nakazu wyjazdu dla Roberta Bąkiewicza. Poseł przywołał słowa Bąkiewicza z 1 sierpnia 2022 roku, wypowiedziane podczas Marszu Nacjonalistów w Warszawie. Niech nikt nam nie wmawia, że walczyliśmy tutaj jako Polacy z nazistami. Dziś wspólnie z prezydentem Radosławem Witkowskim rozpoczynamy akcję obrony Radomia i ziemi radomskiej przed faszyzmem, przed szowinizmem, przed nacjonalizmem tego człowieka. Każdy radomianin, radomianka, każdy mieszkaniec ziemi radomskiej będzie mógł poprzez ten znak zasymbolizować, zamanifestować sprzeciw wobec tej kandydaturze Roberta Bąkiewicza. Prezydent Radomia podkreślił, że Radom jest miastem wolności i tolerancji. Co roku 25 czerwca obchodzimy rocznicę radomskiej rewolucji robotniczej, która w 76 roku w sposób jasny i bezkompromisowy powiedziała nie komunistom. Od kilku lat wszystkim Polakom i Europejczykom przypominamy, jak ważnym miejscem na tej mapie do wolności jest Radom. Radom jest miastem wolności, miastem tolerancji, miastem, które jest bezkompromisowe wobec takich postaw, jakie prezentuje pan Robert Bąkiewicz. Antysemityzm, antyeuropejskość, pogarda dla drugiego człowieka. Prezydent dodał także, że jest jeszcze czas na zmianę. Jest jeszcze przecież czas do 5 września, kiedy komitety mogą rejestrować swoich kandydatów na listach. Mam nadzieję, że te kilka dni dosłownie, pozwoli jeszcze raz przemyśleć tę decyzję. Przypomnijmy, wybory do parlamentu odbędą się w niedzielę 15 października. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Robert Bąkiewicz poinformował, że złoży pozwy przeciwko politykom PO za oczerniające go wypowiedzi medialne. Robert Bąkiewicz poinformował o swoich planach tuż po konferencji prasowej Koalicji Obywatelskiej, na której zaprezentowano kandydatów do Sejmu. Jego wystąpieniu towarzyszyło spore zamieszanie. Nie brakowało zarzutów ze strony mieszkańców Radomia, a także polityków Koalicji Obywatelskiej. I bardzo dużo mówi się o wolności, o tolerancji, o szacunku dla drugiego człowieka. A to, co się dzieje w tej chwili, jest wyrazem właśnie braku całkowitego tolerancji. I pan również mi znów przeszkadza, wie pan. Po prostu nie macie za grosz kultury. Dlatego te wybory przegracie. Kto definiuje tolerancję w tym mieście? Kto definiuje tolerancję w całej Polsce? Platforma Obywatelska. Ona chce definiować, kto może się pojawiać w przestrzeni publicznej, a kto w tej przestrzeni publicznej nie może się pojawiać. Ona stygmatyzuje jednych, wychwalając, afirmując drugich. No. Bąkiewicz dodał, że podjął decyzję o wstąpieniu na drogę sądową przeciwko politykom Platformy Obywatelskiej, posłowi Konradowi Frysztakowi oraz prezydentowi Radosławowi Witkowskiemu. Za haniebne słowa, które były wypowiedziane pod byłą siedzibą Gestapo w stosunku do mnie, które uderzały w moją godność, w moje prawa. Słowa, które tutaj są wypowiadane w stosunku do mnie, nieprawdziwe, fałszywe, kłamliwe, będą spotykały się po prostu z moim działaniem w sądach, będą pozwy w trybie wyborczym. Chodziło m.in. o wypowiedzi, w których zarzucano Bąkiewiczowi, że jest faszystą, szowinistą i nacjonalistą. Politycy zgodnie twierdzili, że taka osoba nie pasuje do Radomia. Tuż po wypowiedzi kandydata z list PiS-u głos zabrał Konrad Frysztak, który podtrzymał swoje słowa z sobotniej konferencji. Dodał, że Bąkiewicz jest kandydatem, który ma nieprawomocny wyrok sądowy za użycie przemocy wobec kobiety. To jest nakaz wyjazdu dla poglądów pana Roberta Bąkiewicza z naszego miasta. Miasto jest tolerancyjne, europejskie, otwarte, a nie chce być kojarzone z Robertem Bąkiewiczem i jego poglądami na rzeczywistość, na prawa kobiet, na stosunek dla osób starszych, na stosunek do kobiet. Do krytyki kandydatury Roberta Bąkiewicza dołączył też Mateusz Tyczyński, kandydat Koalicji Obywatelskiej do Sejmu, a także wiceprezydent Radomia. Jest produktem, który zrobił sobie ze stania ramię w ramię z ludźmi, którzy faszystowskie poglądy wyznają, sposób na zarabianie pieniędzy, na wyciąganie milionów z polskiego państwa. Stoi ramię w ramię z ONR-owcami, a Sąd Najwyższy, przypomnę panu,
pozwolił ONR nazywać organizacją faszystowską. Są pana zdjęcia, gdzie pan na ramieniu ma symbol ONR-u. Jeśli pan nosi symbol organizacji, którą Sąd Najwyższy pozwolił uznawać za faszystowską, to niech sobie pan sam odpowie, kim pan jest. A na pozew czekam i to jak najszybciej. Bąkiewicz poinformował, że wkrótce przekaże dalsze szczegóły w sprawie pozwów sądowych. Radomski medyk przygotowuje się do dużego przedsięwzięcia. Budynek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Kaleskrauza zostanie rozbudowany dzięki wsparciu Sejmiku Mazowsza. Dofinansowanie z budżetu województwa to 74 miliony złotych. Dzięki planowanej rozbudowie powierzchnia użytkowa budynku zwiększy się o ponad 3800 m2. Powstanie nowe skrzydło, w którym znajdą się m.in. sale wykładowe, pracownie praktyczne i nauki zawodu oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne. Budynek będzie miał 5 kondygnacji oraz nowoczesną aulę w formie łącznika. Projekt uwzględnia budowę parkingu podziemnego. Na ten cel samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył 74 miliony złotych. Kiedy 25 lat temu zaczynaliśmy historię naszego województwa, to budżet naszego województwa wynosił 385 milionów i na inwestycje mieliśmy kilkadziesiąt milionów złotych. Dzisiaj ten obiekt, który za chwilę umowa na budowę, która zostanie podpisana, sam ten obiekt będzie kosztował 50 milionów. W roku historycznym, bo w tym roku nasza szkoła obchodzi 65-lecie oraz mamy jubileusz 25-lecia samorządu województwa mazowieckiego. Samorząd województwa mazowieckiego jest organem założycielskim naszej szkoły. Zgodnie z przygotowaną koncepcją generalny remont przejdzie też dotychczasowy budynek szkoły. W trakcie prac zastosowana zostanie inteligentna technologia rozbiórki, która pozwoli na ponowne wykorzystanie odzyskanych materiałów. Dotyka to tej części takiego ścisłego śródmieścia, które wymaga rewitalizacji. My oczywiście robimy wszystko i rewitalizujemy tę część, ale na pewno to tak wprost wpisuje się w rewitalizację naszego ścisłego śródmieścia Radomia. Proszę Państwa, i tak pokrótce, ja cieszę się z tej inwestycji z trzech powodów. Po pierwsze, to jest taka wprost inwestycja w szkolnictwo zawodowe, o które szczególnie w Radomiu dbamy. Wśród ekologicznych rozwiązań będą m.in. recykling wody z instalacji sanitarnej, co pozwoli wykorzystać i zagospodarować deszczówkę do utrzymania zieleni w budynku. W projekcie zaplanowano również wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie paneli słonecznych i systemu odzyskiwania ciepła z wentylacji. Bardzo cieszy ta inwestycja. To jest kolejny wkład samorządu województwa mazowieckiego w rozwój tak naprawdę silnych jednostek edukacyjnych. Taką jest ta placówka. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Po kilkudziesięciu latach oddział dziecięcy i Jurzeckiego Szpitala doczekał się remontu. Jak mówią jego szefowie, dla lecznicy to prawdziwy skok cywilizacyjny. Teraz jest tam 15 łóżek, w tym 3 dla dzieci młodszych. Zakres prac obejmował przebudowę całego oddziału, czyli wykonanie nowych ścian, posadzek, sufitów oraz prac brukarskich i instalacyjnych. Został tam dobudowany nowy szyb windowy, którego do tej pory nie było, co znacznie usprawni komunikację i transport małych pacjentów. Ponadto w zakres prac weszły remonty instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, sanitarnej, przeciwpożarowej oraz instalacja gazów medycznych. 23 miliony złotych wydaliśmy tylko w tej kadencji na remonty, na zakupy, na to, aby szpital powiatowy w Jurzy trwał, aby przetrwał, aby miał pomysł na siebie. Koszt prac wyniósł ponad 5 milionów 300 tysięcy złotych, z czego z budżetu powiatu pochodziło blisko 4 miliony 300 tysięcy złotych. Gmina przekazała 700 tysięcy złotych, a szpital zapewnił ponad 323 tysiące złotych. Mowa była o inwestycjach tych 25 przeszło milionach na szpital w Jurzy i tych 125 milionach na inwestycje w szpital w Pionkach, to jest 150 milionów podczas kadencji. To, szanowni państwo, jest więcej niż na początku kadencji wynosił budżet powiatu. To jest ogromny skok cywilizacyjny, a to dzięki temu, że jest dobra współpraca starosty z władzami gmin.
Powierzchnia wyremontowanego oddziału zwiększyła się do 393 m kwadratowych. Powstały pomieszczenia dla dzieci młodszych. Wszystkie sale są jednoosobowe, a każda ma wygodny, rozkładany fotel dla rodziców. Dla rodziców zorganizowano osobną toaletę z prysznicami. Dla dzieci starszych są przeznaczone trzyosobowe sale, każda z własną toaletą i natryskiem. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy i pokój lekarski zlokalizowano blisko wejścia głównego na oddział. Te warunki, tak, były bardzo złe. Ale ta kadra i lekarzy, i pani pielęgniarek powodowały, że dzieci w życiu nie widziały tego, co jest złe, tylko zawsze miały radość, że będą wyleczone. Na oddziale znajduje się dyżurka pielęgniarska. Jest tam również aneks kuchenny. Dodatkowo na oddziale znajduje się monitoring w celu zwiększenia bezpieczeństwa i lepszej opieki nad pacjentami. Dyrektor Iłżyckiego Szpitala mówi o kolejnych inwestycjach. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy pozytywną decyzję, tak? NFZ-u. Dziękuję bardzo pani dyrektor Agnieszce Rusieckiej, jak i panu wicewojewodzie dotyczącą nowej planowanej inwestycji, o których wspominał pan starosta. Jest to budowa nowego pawilonu, a w nim miejsce na nowy ZOL. Inwestycja opiewa na około 45 milionów, więc myślę, że jeśli decyzja przyszła pozytywnie dziś, jest to dobry znak dla pracowników szpitala i dla mnie również, że te środki znajdą się. Remont oddziału trwał 2 lata. I to już wszystkie informacje na dzisiaj. Agnieszka Kupisz-Mleczko, dziękuję bardzo. Zapraszam teraz na prognozę pogody. Do zobaczenia.